Ej, ale mega spad, że takie miejsca, jak to jeszcze żyją. Mówisz o tym placu zabaw? No. No, to jest sztos totalny. Dla mnie w momencie, kiedy język taki potoczny generalnie, który my tam znamy, wiesz, tam ja na przykład z hip-hopowych klimatów właśnie te wszystkie jakieś propsy, spasy, sztosy i tak dalej, i to przychodzi do takiego języka tych osób, które tak jakby wciąż kojarzą się z tym takim, z tym, że ta polszczyzna była taka bardzo bułkę przez bułkę, a dupa przez RZ. Chociaż szczerze powiedziawszy, używanie życi zamiast dupy mi się bardzo podoba, bo jest takie... Mam cię w życi, tak? No. Ale to przez te polskie głoski. Posługujemy się bardzo podobnym słownictwem. Tak, ale... To też wynika z tego, że dużo czasu ze sobą spędzamy, więc a, to wiadomo, na pewno. Że to przenika. Oczywiście, jedno, to tak. Jedno przez drugie. No, ale to... Ja pamiętam, wiesz co, kiedyś... Wiele lat temu, jak byłam, no tak wiele lat temu, to teraz słyszałam, że jestem taka stara. Ale wiesz co, pamiętam jak miałam taką tendencję do tego, żeby mówić, no to co, frugo. Ej! Tak było! Ale takie przejście z reklamy, nie? Wtedy było, no to co, frugo, a teraz jest na przykład brawo ty, brawo ja. Przechodzą te rzeczy takie polityków. Brawo ty. Tak, brawo ja. Ale tak zaczęłaś od tego hip-hopu, to faktycznie tak najwięcej takich odniesień nowomowy, no, można powiedzieć, przeszło ze starych hip-hopów. Tak, tak. EZ, Kaliber. Kaliber, no. Ja się wychowałam na Kalibrze tak naprawdę. To były moje pierwsze przekleństwa, wiesz, to tak poza domem, nie, jak mama nie słyszała, no mama właśnie. Nie słuchaj. No nie, właśnie. Tak, kurwa. I to było takie, o, ale jestem ta, życie na krawędzi, nie? Podwórko czego innego słuchało, ja słucham czego innego, w szkole słuchali czego innego, więc w zasadzie się nie wychylało się ze swoimi preferencjami. A jeżeli nikt naokoło tak nie mówił, to ty sam tak, też nie zaczynałeś tak mówić, no bo, tak. Bo ludzie cię traktowali jak dziwolonga. W zasadzie turlaj dropsa i koniec. Co to jest turlaj dropsa? Z pieprzej. Naprawdę? O, jakie śliczne. U mnie to było inaczej. U mnie spiel to było... papier. O, spiel papier, albo u mnie było czytaj między wierszami. Tak, 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 tak. Było epicko. Epicko. To było zajebiście. Właśnie epicko. Zauważyłaś w ogóle, że część z takich słów, ja teraz pomyślałam sobie, że epicko jest dla mnie bardzo naturalnym słowem, ale to też jest slang. Dużo takich rzeczy zostało nam, one były tak powszechnie powtarzane, że tak naprawdę dużo rzeczy zostało i nawet one się nie są już teraz traktowane w kategoriach slangu, tylko one są po prostu elementem języka. Ale słyszałaś teraz młodszych mówiących epicko? Bo ja raczej nie słyszałam. Bardziej to grubo. Grubo. Ale albo grubo. Syto. Nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. To zostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem. Jeszcze taka ankieta by się przydała. Co, jakie określenia ze slangu naszego, no, by zrozumieli, a których nie? Albo które by oni dopisali, że są najczęściej stosowane. Właśnie, to jest ciekawe. Właśnie, bo jestem ciekawa, jakie są teraz tak naprawdę slangowe, no bo my jednak mamy swoje lata, już jakby na to nie patrzeć, więc nie mamy dostępu do takich super młodych, że tak powiem, powiedzonek, aczkolwiek no mi się mimo wszystko wydaje, że część tych słów zostaje. Nawet próbujemy sobie ułatwiać bardzo mocno polski język. Spolszczać polszczyznę, już taką polską polszczyznę. Wykonanie, no to mamy wykon. O Jezus, jakie to jest żenujące. Innymi słowy, nie chciało mi się dokończyć tego słowa, więc będę taka swag i powiem wykon. YOLO. Bądźcie pewni, że zrobicie ogląd tego filmu. Tak, właśnie. Ale fajnie, bo to chyba znaczy o tym, że generalnie rzecz biorąc ten język nie jest nasycony, nie? Że cały czas chcemy gdzieś tam coś do niego wprowadzać. Tworzą się cały czas nowości. Obecnie totalnie zaniknęła ta staromowa naszych dziadków. Piękna polszczyzna, tak, takie wyrafinowane, długie, piękne. Dwać panno. Bardzo tak, bardzo mocno... Azalisz. O, poprawne zdania. Takie my mocno piękne, rzucamy, nie? Tak, takie... piękne, kwieciste. No. My rzucamy często równoważnikami zdań, no okej, slang się wkradł, żeby być bardziej yo. Obecnie wiele rzeczy przeniknęło już do takiej totalnie potocznej mowy, więc na przykład nikt się nie zorientuje, że używa slangu mówiąc, nie wiem, że haftował albo... O no, Boże, właśnie. Co za dziunia z tym koksem.
Boże, właśnie, jaka blachara. Ale koksu. Ale koksu, Boże, jaki ma fajny kaloryfer. Generalnie od zawsze było tak, że ludzie chcieli mieć taki język, który jest tak jakby ich. Jak byliśmy mali, to też się używało jakichś tam konkretnych określeń, które były takie, że rozumiały go głównie dzieci. I że dorośli... Czy ja wiem? Rzuć wapno na drut. Wiesz, co to znaczy? What? Daj rodzica do telefonu. Nie znasz tego? Nie. Yeah. To się nic nie zmieniło, naprawdę. Wszystko po prostu wygląda dokładnie tak samo jak kiedyś. Te 19... Ty, weź nie spanuj. Bo co? Ale szpagat bym na tym się bała zrobić. Nie, tutaj nie, nie. By bolałoby. Nie. Nie? Tak na tych nogach tutaj? Tak jak się robi na tym? Szaolina? Tu? Do tego? Też! Idź byś fajna gdzie indziej. Spadam, nara! Dryluj mi się. Turlaj dropsa.